Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem bardzo gorąco podziękować Panu Prezydentowi za zaproszenie do jego kraju. Chciałem podziękować za zaproszenie do Pragi, tutaj, na Hradczany. Chciałem podziękować za niezwykle miłe, gościnne przyjęcie i za rozmowy, w których absolutnie w zasadzie we wszystkich punktach zgodziliśmy się z Panem Prezydentem, rozmawiając o sytuacji międzynarodowej, rozmawiając o współpracy pomiędzy naszymi krajami. Bardzo cieszy to, że przede wszystkim współpraca gospodarcza pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską w ostatnich latach rozwija się bardzo dynamicznie. Notujemy tutaj duże wzrosty. Cieszy to, dlatego że jesteśmy państwami, które ze sobą sąsiadują, jesteśmy państwami, które mają bardzo dobre relacje, zarówno w tej przestrzeni instytucjonalnej, myślę o instytucjach państwowych, jak i jeżeli chodzi o relacje prywatne, jeżeli chodzi o zwykłe relacje międzyludzkie, które pomiędzy Polakami a Czechami są doskonałe. Polacy uwielbiają przyjeżdżać do Czech, zwiedzać Pragę i inne miasta i te miejsca w Republice Czeskiej, które są piękne i z całą pewnością warte odwiedzenia. Jesteśmy krajami wzajemnie otwartymi i liczymy na to, że ta współpraca i gospodarcza, i turystyczna, i zwykłe więzi międzyludzkie będą się w najbliższych latach jeszcze pogłębiały i wierzę w to, że jestem przekonany, że nasza obustronna polityka także temu będzie sprzyjała. Polska jest otwarta na inwestycje, zarówno czeskie inwestycje na terenie Polski. Zapraszamy czeskich przedsiębiorców, jak i również jest otwarta na to, aby nasi przedsiębiorcy inwestowali w Republice Czeskiej. Mam nadzieję, tak jak powiedziałem, że ta wzajemna wymiana gospodarcza w każdym zakresie będzie się w najbliższych latach rozwijała. I będziemy na pewno z Panem Prezydentem czynili wszystko, aby stwarzać ku temu jak najbardziej sprzyjający klimat. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie europejskie, do których nawiązał Pan Prezydent, bardzo dziękuję za tą zdecydowaną deklarację Pana Prezydenta co do tego, że każde państwo powinno swoje sprawy wewnętrzne załatwiać we własnym zakresie, w ramach swojej suwerenności, bez konieczności wysłuchiwania pouczających uwag ze strony choćby instytucji europejskiej czy innych państw. To ważna deklaracja, bo ona tylko pokazuje, jak bardzo panu prezydentowi leży na sercu zarówno suwerenność jego państwa, jak i partnerskie traktowanie innych państw, a przede wszystkim sąsiadów. Natomiast mamy oczywiście wspólną politykę w ramach Unii Europejskiej. Cieszę się, że dzisiaj w ramach Grupy Wyszehradzkiej mówimy jednym głosem w tych sprawach najważniejszych, także w sprawach przyszłości Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o rozwiązanie kryzysu migracyjnego. Kryzysu, który absolutnie nie jest rozwiązany i w którym to kierunku powinna Unia podjąć zdecydowane kroki. Grupa Wyszehradzka mówi tutaj jednym głosem. Uśmiechałem się, rozmawiając dzisiaj z Panem Prezydentem, bo jeszcze nie tak dawno, rok temu słyszałem takie głosy, że Grupa Wyszehradzka straciła na znaczeniu, że w zasadzie nie istnieje, że trzeba ją odbudowywać. Myślę, że te wydarzenia, które na przestrzeni tego roku nastąpiły, dobitnie pokazały, że Grupa Wyszehradzka żyje, że Grupa Wyszehradzka jest silna i że potrafi mówić jednym głosem. I co bardzo mocno chcę podkreślić, to wielka zasługa zarówno Pana Prezydenta, jak i jego współpracowników, przedstawicieli rządu Republiki Czeskiej, dlatego że przecież to właśnie Republika Czeska ma w tej chwili przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej, które przejmie w tym roku Rzeczpospolita Polska i wierzę w to, jestem przekonany, że równie dobrze, co najmniej z takim samym sukcesem, także i my będziemy prowadzili te sprawy, współpracując i korzystając także z doświadczeń zarówno Pana Prezydenta, jak i przedstawicieli rządu Republiki Czeskiej. Rozmawialiśmy z Panem Prezydentem także o zbliżającym się szczycie NATO. Dziękuję Panu Prezydentowi za deklarację, iż aprobuje
polskie cele związane z tym szczytem, że pan prezydent widzi potrzebę wzmocnienia obecności Sojuszu Północnoatlantyckiego w tych państwach NATO, które taką potrzebę dostrzegają z uwagi na kwestie swojego bezpieczeństwa. Do tych państw należy także i mój kraj, Polska. Chcielibyśmy, aby ta obecność Sojuszu Północnoatlantyckiego się zwiększyła i chcemy, żeby ten szczyt NATO odpowiedział na wszystkie potencjalne istniejące dzisiaj zagrożenia, zarówno te, które mogą płynąć ze wschodu, jak i te, które mogą płynąć z południa. Myślę tutaj o zagrożeniach związanych z ekspansją państwa islamskiego, która z całą pewnością dla dobra Europy i świata powinna zostać powstrzymana. Szanowni Państwo, to były te najważniejsze tematy, które poruszyliśmy z panem prezydentem, jeżeli chodzi o szerszą perspektywę międzynarodową. Natomiast wracając jeszcze do naszych dwustronnych relacji, czy szerzej do kwestii Europy Środkowo-Wschodniej, rozmawialiśmy rzeczywiście o tym, o czym pan prezydent także mówił, a mianowicie o kwestii rozwoju infrastruktury. Nie mamy żadnych wątpliwości, że istnieje pilna potrzeba stworzenia nowoczesnych połączeń infrastrukturalnych w przestrzeni północ-południe, to znaczy zarówno pomiędzy Polską i Republiką Czeską, jak i innymi krajami z nami sąsiadującymi w tej części Europy. Pan prezydent mówił o połączeniu kanałem pomiędzy Polską a Republiką Czeską z wykorzystaniem Odry jako rzeki żeglownej. Będziemy czynili w tym kierunku działania. Ministerstwo na czele z panem ministrem Markiem Grubarczykiem podejmuje w tej chwili działania w kierunku doprowadzenia Odry do czwartej klasy żeglowności. Oczywiście jest to element właśnie tego, aby uczynić Odrę tym dobrym kanałem komunikacyjnym, który będzie mógł obsługiwać przede wszystkim port szczeciński, obsługiwać Świnoujście i mam nadzieję, że w najbliższych latach tą wielką inwestycję uda się podjąć i realizować. Natomiast poza tym mamy oczywiście jeszcze inne połączenia komunikacyjne. Myślę tutaj o połączeniach kolejowych czy o połączeniu drogowym. Cieszę się, że prace nad połączeniem autostrady D11 z drogą S3 w Polsce posuwają się w sposób istotny. Są deklaracje, że w ramach najbliższej perspektywy finansowej unijnej trwającej w tej chwili 2014-2020 to wielkie zadanie inwestycyjne łączące północ z południem i łączące nasze kraje uda się zrealizować. To wielkie zadanie. Dziękuję także panu prezydentowi i panu ministrowi za jednoznaczną deklarację w sprawie interkonektora gazowego, ważnego dla Polski i tej części Europy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Myślę tutaj o inwestycji Stork 2, która, jak mi powiedziano, ma w tej chwili absolutne zielone światło ze strony władz czeskich i wierzę w to, że w najbliższych latach ta ważna, niezwykle ważna dla bezpieczeństwa energetycznego inwestycja zostanie z powodzeniem zrealizowana. Szanowni Państwo, mówiliśmy także o współpracy szerzej, nawet poza Grupą Wyszehradzką, patrząc na ten tak zwany trójkąt ABC, czyli Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne. Pan prezydent także jest zainteresowany rozwojem współpracy gospodarczej i infrastrukturalnej w tym regionie. Myślę, że rozmowy w tym zakresie będziemy w szerszym gronie prezydentów w najbliższym czasie kontynuowali. Zresztą organizację takiego spotkania zapowiedziała pani prezydent Chorwacji, pani Kolinda Grabar-Kitarović i myślę, że to jest także bardzo ciekawa perspektywa rozwoju współpracy państw naszej części Europy. To były te najważniejsze kwestie, o których dyskutowaliśmy z panem prezydentem. Ja dziękowałem także za bardzo dobre relacje pomiędzy mniejszością polską w Czechach a rządem czeskim, że prawa ludzi polskiego pochodzenia, obywateli czeskich
są respektowane, także jeżeli chodzi o kwestie szkolnictwa. Wiem, że w tej chwili trwają pewne zmiany ustawowe tutaj w Republice Czeskiej w kwestii finansowania szkolnictwa, ale toczą się one w sposób otwarty, toczą się one w formule dialogu, także z przedstawicielami polskiej mniejszości. Bardzo serdecznie panu prezydentowi za to dziękuję. I ufam, że nasza współpraca w najbliższych latach będzie się rozwijała doskonale. Jest ona świetna, za co ogromnie panu prezydentowi dziękuję, także jako wielce doświadczonemu politykowi, który od początku był otwarty na współpracę ze mną jako nowym prezydentem Rzeczypospolitej. Mam nadzieję na częstsze spotkania i na to, że nasza współpraca zaowocuje pożytkiem zarówno dla obywateli Republiki Czeskiej, jak i dla moich rodaków. Dziękuję bardzo.